Witam serdecznie w drugiej części Saloniku Politycznego, w którym goszczą Mariusz Gierej, Stanisław Janecki i Tomasz Sommer. No tak, jest taka zasada, że jednak jak coś źle pójdzie, to dobrze jest poza wszystkimi okolicznościami zewnętrznymi zobaczyć, czy sami żeśmy się nie przyczynili. Więc właśnie dochodzimy do tego wątku, jak nasza polityka szeroko rozumiana, ekologiczna w czasach, kiedy Unia Europejska ma szczególnego, jakby to powiedzieć, no szczególne, tak, bo właśnie tego słowa mi brakowało, na punkcie ekologii, czy raczej tego, co się nazywa, czy podaje za ekologię, no to nie wygląda to rzeczywiście poważnie. No właśnie do tego zmierzam, że ta cała dyskusja jest bardzo ułomna, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, aczkolwiek przypuszczam, że tam są grona naprawdę eksperckie, które myślą właśnie w kategoriach przewag ekonomicznych wobec innego świata. Staszek, ja rozumiem te tutaj zabieg retoryczny. Ja rozumiem te zabieg retoryczny, ale na pewno są. O co chodzi, ale wielki biznes na pewno kombinuje. Nie ulega to wątpliwości. Ale on nie kombinuje, jak uratować planetę. Z całą pewnością nie ma tego myśli o przewagach ekonomicznych. Natomiast z drugiej strony ja, znaczy nie wiem, czy się zgodzić, ale ja jestem zwolennikiem racjonalnego korzystania z zasobów. No, przepraszam bardzo, mam trójkę dzieci i teraz wnuczkę, prawda? No, trzeba też myśleć w takich kategoriach zdroworozsądkowych, nierabunkowych. Natomiast te wszystkie mechanizmy nie są racjonalne w wielu przypadkach i zaczyna się o tym mówić. Kiedyś wspominałem o tych śmieciach, że na przykład Polacy produkują 1/3 śmieci mniej niż statystyczny Niemiec, a recykling jest różnica 2%, czy tam 3%. I czego tego się nie podnosi, czego nasi ministrowie tego nie robią, powstają dokumenty, genialne propozycje. Pytanie. Ponieważ to jest racjonalne. Państwa jest też pod naciskiem lobby z rozmaitych, ale też i dzieciarni przyklejającej się do ulic, bo kupionej przez, znaczy poszczutej do tego przez lobbystów, przyjmuje się jakieś tam rozmaite cele, które trzeba osiągnąć. Teraz każdy kombinuje, no dobra, jak ten cel na poziomie Unii Europejskiej osiągnąć nie naszym kosztem. No i spada na klasowego fujarę i nieudacznika i to niestety jesteśmy właśnie my. I teraz się okazuje, że to my mamy ponosić koszty tej całej łaskawości ratowania planety. Właśnie o to mi chodzi, że w taką sytuację się daliśmy wprowadzić. Aczkolwiek czasami coś się uda, na przykład Unii Europejskiej. Teraz bodajże pół roku temu przepchnięto przy wielkich protestach koncernów, przepchnięto to, że koncerny muszą na przykład umożliwić naprawianie sprzętu. Czyli krótko mówiąc, mają udostępnić schematy, części zamienne i tak dalej, i tak dalej. Ale to się teraz kompletnie nie opłaca. Z tym, że będzie się psuło co dwa tygodnie. Tak, poza tym przy kosztach. Na pewno, jeżeli będą musieli to udostępnić, to coś wykombinują takiego, żeby się to zupełnie nie opłacało, oczywiście. Nie opłaca się z tego powodu, że godzina pracy jest bardzo droga, więc jak przychodzi człowiek, no sami wiemy, ile kosztuje fachowiec, jak przyjdzie, żeby położyć. Mam kolegę, który sobie sam naprawił dzięki temu, więc to naprawdę to są... Panowie, Troszkę inny wątek wrzucę. Jeżeli dostajemy polecenie, bo to jest właściwie polecenie przekazane do wykonu, nie żadne tamte, że ma premier wycofać z Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozpatrzenie, tutaj się trochę fałszuje, bo to nie chodzi o ogólnie wyższość polskiego prawa nad unijnym, bo to już zostało wielokrotnie przez Trybunał rozpatrzone, tylko konkretnie w sprawie sądownictwa. Chodzi o cztery dyrektywy. I Izby Dyscyplinarnej, ale dostajemy takie polecenie, tak, że to ma być wycofane, po prostu już. To nieważne, czy macie prawo, nie macie prawa, po prostu macie tego nie robić. To czy nie, następnym poleceniem nie będzie polecenie, że macie przestać robić jakieś rachunki, które lepiej czy gorzej, ale próbował Patryk Jaki zainspirować, żeby takie rachunki robić na temat... Dobrze, pokaż mi inny rachunek, bo ja tak powiem, jeżeli to są, może tam schrzanili, może to jest złą metodykę, bo to jest bardzo trudno wymyślić dobrą metodykę, ale jeżeli wszyscy entuzjaści Unii mówią, że to jest oczywiste po prostu. Argument jest taki, że to, że my zyskujemy będąc w Unii, jest oczywiste i to jest tak oczywiste, że w ogóle, że jest oczywiste, to dlaczego jakoś nie ma żadnych wyliczeń, które by... No, poza idiotycznymi wpisami typu pani Śledzińska-Katarasińska, która pisze, tyle a tyle dostaliśmy dotacji, a tyle zapłaciliśmy składki, no więc widać, że się opłaca. Nie ma z tego powodu, że wynik byłby zawsze negatywny.
Właśnie tak mi się wydaje. Wynik byłby zawsze negatywny, nawet nie tylko licząc od 2004 roku, bo Patryk Jaki, czy tam profesor Krysiak, czy profesor Grosse policzyli to od 2004 roku. To się powinno liczyć od pierwszej umowy stowarzyszeniowej, czyli od 1991 roku, bo wtedy otworzyliśmy rynki dla krajów wówczas należących do Unii Europejskiej i już wtedy zaczęło się wypieranie polskich podmiotów i uzyskiwanie tych przewag rynkowych. To też trzeba by dodać do tego ogólnego bilansu, a nikt tego nie robi. Ale my publikowaliśmy wielokrotnie podobne obliczenia, więc nie jest tak, że nikt nie robi. To wszystko było publikowane, tylko oczywiście wszyscy ziewali. Jak nawet książka Tomasza Cukiernika wyszła na ten temat, gdzie czarno na białym, ale kto tam będzie czytał, bo się czyta jakieś analizy skorumpowanych instytutów, które biorą pieniądze z Unii Europejskiej, więc jak biorą pieniądze z Unii Europejskiej, no to wiadomo, że nie powiedzą, że to jest złe, tylko powiedzą, że to jest dobre, no bo oni osobiście no, korzystają na tym i to jest najlepszy dowód, że wszyscy na tym korzystają, tak? Więc sprawa tutaj jest no, zupełnie oczywista. Ale to nie były politycznie niepoprawne źródła, ale był na przykład politycznie poprawny taki profesor Jerzy Hausner no, z lewicy i on zrobił taki cząstkowy raport na temat wykorzystania środków unijnych i wyszło, że te mityczne środki unijne to nam no, mało pożytku przyniosły, delikatnie mówiąc. Ale matematyka się nie dzieli na poprawną i niepoprawną. No, oczywiście można różnie do matematyki podchodzić, ale nie tak, że tam, no chyba, że już wchodzimy rzeczywiście. Matematycy poprawni potrafią używać pewnych i niepoprawni używać, wiesz, my teraz bierzesz pewne dane, a innych nie bierzesz. Jedna uwaga, bo my przygotowaliśmy teraz taki raport na temat węgla brunatnego w Polsce. No, z uwagi na te dyskusje wszystkie, ile tego, bo chcieliśmy ustalić, ile tego węgla. Taki mamy instytut związany z najwyższym czasem, troszeczkę być może z Konfederacją będzie związany. Chcieliśmy sprawdzić fakty, jak właściwie jest z tym węglem brunatnym, więc wysłaliśmy człowieka, który podzwonił po tych wszystkich profesorach tam na AGH, no w różnych miejscach, żeby oni powiedzieli, jak to wygląda naprawdę, tak? No i cóż, wyszło na to, że tego węgla w ogóle tam mamy na ileś tam set lat, więc w ogóle nie ma z tym problemu i to można spokojnie palić tam przez pokolenia. Natomiast jedna rzecz ciekawa. Otóż jeden z tych profesorów powiedział, że toczy się dyskusja na temat tego, ile właściwie tego dwutlenku węgla emituje się przy spalaniu tego węgla brunatnego. I oni wysyłali do Unii Europejskiej jakieś swoje własne wyliczenia, jakieś tam raporty naukowe, w ogóle ludzie nie związani z polityką, tak? Jacyś tam profesorowie. I jak tylko coś się nie zgadzało w tym raporcie z tym, co Unia sobie założyła z jakiegoś tam innego powodu, to po prostu ten raport trafiał do śmieci. Bez żadnego słowa, bez żadnej dyskusji, bez żadnego komentarza. Tak wygląda tworzenie ustaleń naukowych w Unii. No tak, no tu mamy do czynienia. Ale to jest akurat łatwe do obliczenia. No nie, jest spór. Panowie, Mariusz zrobił taką minę, jak powiedziałem o tym raporcie profesorów Krysiaka i Grossego, bo przecież Patryk Jaki tylko za patrona robi, to nie on liczył. Ja wiem, co powiesz, tak? Że metodologia taka to sprawia, że każdy zakup zagraniczny jest upomniejszaniem majątku narodowego, ale no mamy na przykład Global Finance Integrity, jest taka instytucja też. Oni badają przepływy finansowe na świecie, coroczny raport. I coroczne jest to, że te koncerny właśnie, które... Że wychodzi od nas więcej niż przychodzi. Dużo więcej. No powiedziałbym, to wychodzi głównie do Luksemburga, czyli w formie nieopodatkowanego. No do raju podatkowego wewnątrzunijnego. No więc ja bym tak nie lekceważył tego raportu. Wybacz, ale akurat ten raport możemy spokojnie lekceważyć, ponieważ i nawet Ignacy Morawski napisał w Pulsie Biznesu, ten artykuł jest otwarty, to jest ewenementem, jak na Puls Biznesu, pokazał wszystkie możliwe błędy, które zostały tam popełnione, intencjonalnie lub nie. Nie wiem, nie będę tego rozstrzygał. Natomiast jeżeli chodzi o samo... Samemu popełniając błędy. Jeżeli natomiast chodzi o same te bilanse, to nie jest do końca tak, że on jest jednoznaczny, bo zależy po prostu jakie jest zapotrzebowanie na pokazanie odpowiednich rubryczek. I każdy z tych, tutaj jak panowie mówiliście, każdy z tych raportów jest w jakiś sposób związany z bieżącą polityką.
jak i Hausner, prawda, potrzebował tutaj, Tomasz, mają swoją agendę, prawda. Krótko mówiąc, nawet ekonomia tutaj taka czysta pada ofiarą polityki. Natomiast ja pamiętam też taką książkę, pozycję Thomasa Pikettiego, w którym on wprost napisał, że akurat w przypadku integracji europejskiej no zbyt dużo pieniędzy jednak wracało do Unii Europejskiej. To nie jest tak, że straciliśmy na tym, ale on pokazywał tam dość porządnie zrobione wyliczenia, które na danych, które bardzo trudno jest zdobyć. To jest potężna cegła i ja w tej chwili nie przytoczę. To jest w tym jego sztandarowym tym kapitale. To jest ta ostatnia jego książka. To mi umknęło. Mało popularna, ponieważ to jest taki naprawdę cegła ciężka. Pikiety już nie jest popularny. To już to jak tradycyjny feminizm odszedł w ten, bo teraz to się nazywa transfobią. Chciałem tylko powiedzieć, że sam komisarz Oettinger, jeżeli prawidłowo wymawiam jego nazwisko, powiedział publicznie, że 85 centów z każdego euro według jemu dostępno. To jest komisarz, że tak powiem, od tego właśnie pola tematycznego. Był chyba. Znaczy, ja bym bardziej był skłonny wierzyć Pikettiemu, który po prostu stwierdził, że generalnie rzecz biorąc, Polska mogła więcej skorzystać na tym i powinna więcej skorzystać, niż skorzystała. Ale ten bilans według niego nie jest ujemny. Bo jak dostajemy miliard na budowę OZE i kupujemy za to wiatraki u Niemców, to kto na tym zarabia? Czy my mamy miliard do przodu, czy Niemcy? Ale pytanie jest takie, czy kupisz te wiatraki, jeżeli nie masz tej technologii, kupisz je u Niemców, czy u Chińczyków? Tak czy inaczej wychodzą te pieniądze z kraju. Oczywiście u Chińczyków, bo trzeba pośredników omijać. Krótko mówiąc, ten obieg gospodarczy nie jest taki prosty, jakby panowie Krysiak i Grosse chcieli to... Nie po co w ogóle te wiatraki, no to można jest, w ogóle jako szkodę traktować. Jest problem eksportu, który jest częściowo eksportem wewnętrznym do Niemiec i do innych krajów. I ten eksport liczy się po stronie naszego PKB i wpływa już w ponad 40% na nasze PKB. I to jest to główne zawirowanie. Tak, ale jednakowo chciałbym mnie podkusiło powiedzieć ten sęk, znaczy ten wiatrak. To tylko miał być przykład z tym wiatrakiem. Krótko mówiąc, ten bilans należy też rozpatrywać jeszcze w innych obszarach. Kultury organizacyjnej, kultury państwa i tak dalej. Ale ja zadam panom pytanie najważniejsze. Jeżeli nie Unia Europejska, to co? I powiem uczciwie, największą zbrodnią Patryka Jakiego nie była kwestia samego zrobienia raportu, który jest absolutnie kuriozalny. Tylko uruchomienie mechanizmów, nad którym później być może nie da się zapanować w żaden sposób. Nie, to jest element. Prawdopodobnie może się tak skończyć. Przypomnijcie sobie, panowie, Camerona. Skończyło się to Brexitem. On też nie chciał w ogóle, nie wychodzimy. Mało tego, Patryk Jaki czymś takim na użytek wewnętrzny daje tak naprawdę paliwo Donaldowi Tuskowi, który mówi, oni chcą Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej. Tak, nie, to jest jakby oczywiste, że PiS się strasznie boi tego politycznie. Z nóg na głowę. Jaki był główny powód wyjścia Wielkiej Brytanii? Ingerencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ustrój Wielkiej Brytanii. To był główny powód po prostu. Oni nie mogli znieść, że nie ma tych czterech wolności, które miały być zagwarantowane i że jakaś banda mianowana przez premierów i prezydentów, która uważa, że ma status boski, pełzająco zmienia ustrój państwa po prostu. Na to sobie nie mogli pozwolić. Natomiast tu jest wyłącznie pokazanie pewnych aspektów ekonomicznych, to jest inny poziom. W polskim myśleniu, mówię o takim myśleniu przeciętnego Polaka, w ogóle nie istnieje ten aspekt, o którym mówisz, przywiązanie do ustroju, do przywiązanie do państwa, to państwo to jest zawsze wróg zaborca. Tradycyjny. No niestety, no taki wewnętrzny zaborca, no predator state po prostu, używając określenia, nie pamiętam którego z amerykańskich ekonomistów. Natomiast zawsze był ten aspekt, że my pieniądze dostajemy, no przecież to tam te 300 milionów, jest, tam 500
500 milionów, 700 milionów, miliardów, nie, przepraszam, trzy zera mi się zgubiły, tak? I to było argumentem i ten właśnie argument jest w tej chwili podważany. Ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że troszkę idziesz w tym kierunku, ale ja się spodziewałem, że opozycja użyje tak argumentów, nieważne, tam są te drobne grosze, bo to jest cywilizacyjny wybór, bo Unia nas cywilizuje. Nie, bo tego argumentu też nie ma, bo nie, to powiem, też Polaków nie. Norwegia i Szwajcaria płacą za dostęp do europejskiego rynku, stąd są fundusze norweskie, bo to jest ten haracz. Być w europejskim obszarze gospodarczym, nie będąc w politycznych strukturach Unii, oczywiście byłoby ideałem, wielokrotnie mówiłem, ale trudno to sobie w obecnej sytuacji wyobrazić. Chodzi mi już w tej chwili o to, ponieważ powiedzieliście o tym straszeniu polexitem, więc chodzi mi o to, jak to funkcjonuje w tej chwili u nas w Polsce. To znaczy, byłem przekonany, że zostanie użyta narracja taka warszawsko-krakowska, to znaczy, że Unia Europejska tę ciemną hołotę cywilizuje, prawda, przy pomocy szklanych paciorków i od czasu do czasu bata używając. Natomiast nie słyszę takiej narracji, to mnie zaskoczyło, tylko takie ha, 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 co za głupi jaki, wziął tam jakieś głupoty, wyliczył i tak dalej, i po co w ogóle to liczyć. Ale ty powiedziałeś o tym EOG i Szwajcarii i Norwegii. No, to jest oczywiście wyjście, które się w tej chwili narzuca, że skoro już pan Tusk nawet powiedział, że jego zdaniem, ja to próbowałem sprawdzić, tak rzeczywiście jest, nie jest to dla mnie jasne, że można wyjść z Unii przy pomocy ustawy zwykłą większością przeprowadzonej. Powiem się, że bzdury, no, nie. Mam można. Różne opinie, więc nie wiem, więc można. Czekam na... Ja sprawdziłem tę ustawę. To jest ustawa z 8 października 2010 o wzajemnych relacjach Sejmu i Senatu w sprawach dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej. A to jest odnośnik do ustawy o traktatach międzynarodowych. I tam nie ma, że zwykłą większością, tylko jest, że można zwykłą ustawą przyjmowaną zwykłą większością. To oni zrobili w październiku 2010 roku. Profesor Ewa Łętowska twierdzi, że to z głupoty... wtedy rządził, przepraszam, bo tak sobie jakoś nie mogę przypomnieć. Profesor Ewa Łętowska twierdzi, że z głupoty, ale że nie przewidzieli, że taki artykuł ma takie konsekwencje, a potem nikomu się nie chciało nie, tego żeby poprawić. Ale to bardzo nie rządząc przewidywał skutki swojego postępowania, to już nie wymagajmy tyle. No, ale to bardzo dobrze, że Tusk to ujawnił, no bo szczerze powiedziawszy, ja tak jak mówię, no tu konsultowałem to z paroma osobami i one tam gdzie... Tusk nie wiedział, do czego to się odnosi. Ja sobie to sprawdziłem, bo... To się zadzwonić bo najpierw. Bo tylko słyszał, że coś takiego istnieje, ale przecież nie wie, w jakiej to jest ustawie. Ale jak się zastanawiam, no to tak, jak mamy być uczciwi, już... nie weszliśmy do Unii Europejskiej żadną ustawą, tylko referendum. Ta ustawa weszła po trzech miesiącach w życie, czyli ta możliwość istnieje od stycznia 2011 roku. Weszliśmy wprawdzie referendum, ale już w sprawie Nicei albo śmierć nie było referendum, a we wszystkich krajach była, także można powiedzieć, że w tym nowym traktacie jesteśmy bez referendum, więc to jest inna sytuacja. I to by było rozwiązanie tej sytuacji. Ja przepraszam bardzo, bo znowu muszę krótką przerwę zarządzić. Mariusz ma dzisiaj pecha, jeśli chodzi o... Ale taki jest timing w programie, no co zrobię. Dawajcie te przekazy. Wycinają mnie.